rozpoczęła się pierwsza połowa kolejnego meczu turnieju Mistrzostw Polski Rugby 7 kobiet w Lubinie. Mamy tutaj małą zmianę. I wypada mi przeprosić się za wprowadzenie Państwa w błąd. Bowiem na boisku mamy oczywiście drużynę Juweni Kraków, ale ich przeciwniczkami są nasze przesympatyczne Maltanki, które przybyły wczoraj bezpośrednim samolotem do Poznania i postanowiły, za zgodą oczywiście komisarza rozgrywek, wzbogacić, uatrakcyjnić nasz turniej właśnie udziałem w nim. Wydaje się, że Malta, tak mały kraj, miasto, państwo, nie będzie miało drużyn kobiecych, a okazuje się, że mają trzy. Miejmy nadzieję, że to będzie początek naszych wspólnych kontaktów. Na razie na boisku bez punktów. Dla tych z Państwa, którzy dopiero niedawno dołączyli do nas, dodamy, że stroje białe z gwiazdkami, krzyżami maltańskimi i czarnych spodenkach drużyna Cavalier, a w biało-niebieskich strojach Juwenia Kraków. Błąd dyktowany, który sędzia zarządza nie tylko po błędzie do przodu, kiedy piłka wypada do przodu, nie tylko po podaniu do przodu, ale również w takiej sytuacji, kiedy jak przed chwilą uspokójcie grę! Uspokójcie grę! Rywalki zatrzymały zawodniczkę, spinczowały stojącą na nogach z piłką w górze, uniemożliwiając zagranie tą piłką, przekazanie jej dalej. Jeśli są do tej zawodniczki dowiązane w kontakcie z jej ciałem inne partnerki, tworzy się formacja nazywana MOL. I jeśli taki MOL jest niemożliwy do zagrania, sędzia po kilku sekundach odgwizduje i piłkę dostaje drużyna przeciwna. Teraz mieliśmy właśnie najczęściej spotykany błąd na boiskach rugby, również tych piętnastkowych i siódemkowych. Błąd do przodu, podanie zbyt niskie, nieopanowane przez zawodniczkę. Po trzy zawodniczki z każdej drużyny, najczęściej z numerami 1, 2, 3, związują się między sobą i barkami z przeciwniczkami. Piłka musi być wprowadzona do młyna dyktowanego sprawiedliwie, dając również szansę wygrania tego wrzutu dla drużyny przeciwnej. Po czym zawodniczki mogą walczyć o tę piłkę tylko przepychając się nad nią bądź zagrzebując ją nogami. Mimo że rezultat na razie bez punktów, bez przyłożenia, obserwujemy okres dominacji drużyny krakowskiej. Ale są już one bardzo blisko pola punktowego. I wysoko uniesiona ręka sędzi Anety Bejm sygnalizuje pierwsze przyłożenie w tym meczu zdobyte przez Juwenię w narożniku pola punktowego, co daje Juwenii prowadzenie 5-0. Natomiast na pewno o wiele trudniejsza będzie próba zdobycia dwóch punktów z podwyższenia, które wykonuje się z boiska, ale z miejsca na wysokości kopu, który pomaga pokazujący arbiter prowadzący spotkanie.
Charakterystyczne dla siódemek jest również to, że po zdobytych punktach grę kopem wznawiającym wprowadza również drużyna ta, która zdobyła przyłożenie, niejako oddając piłkę drużynie przeciwnej. Dokładnie odwrotnie sytuacja wygląda w rugby klasycznym, rugby 15-osobowym. Zamykaj! Zamykaj! Na ziemi gra! Cavalieri z Malty to stosunkowo młody klub. Rugby kobiet na Malcie ma niecałe 20 lat, czyli sytuacja bardzo podobna jak w Polsce, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu, bodajże 17, cztery drużyny, pierwsze, które powstały, rywalizowały w całym sezonie w dwóch turniejach. Potem sukcesywnie, jak nie co roku, to co kilka lat, ilość turniejów przybywała. Kolejno były to cztery, potem sześć. Sam pamiętam już sezon, będąc w rugby kobiet od 5 lat, w którym było 7 turniejów, a sezon 2016-2017 jest drugim, kiedy mamy 8 turniejów rangi Mistrzostw Polski Kobiet, co sprawia, że przez ponad 2 miesiące, praktycznie co 3 tygodnie, dziewczyny mają możliwość ponownej konfrontacji. W przerwie jest możliwość przekazania najistotniejszych uwag, popicia wody. Przerwa trwa tylko minutę, także jest to też taki element charakterystyczny dla rugby 7, bo dokładnie tak samo przerwa, jak w tej chwili to oglądamy, wygląda w turniejach ogólnoświatowych. Nie schodzi się do szatni, ale też wiąże się z tym charakterystycznym elementem, że najczęściej mecze właśnie trwają 2 razy 7 minut. Z wyłączeniem bardzo często rozgrywanych finałów 2 razy 10. Już mamy gwizdek, już musi trener kończyć swoją kwestię. Drużyny zamieniają się połowami boiska. Teraz wiejący momentami dosyć silnie wiatr będzie sprzyjał drużynie Cavalieri, które przegrywają minimalnie i na dobrą sprawę wynik tego meczu jest na tę chwilę przed drugą połową kwestią absolutnie otwartą. Drużyna Juveni przechwyciła własny kop, co również często się zdarza, ale potem takie gościnne podanie nie do rąk swojej koleżanki, tylko do przeciwniczki i Maltanki stanęły przed szansą wyjścia z kontratakiem. Osamotniona w tym rajdzie zawodniczka z Malty zdecydowała się na podkopnięcie piłki, bo kopać do przodu można, ale piłka wyszła na aut i w tej chwili sędzia ustawia, poprawia dwie formacje autowe, między które również, tak jak w młynie dyktowanym, sprawiedliwie należy wrzucić piłkę. Aut wygrany przez Juvenię. Brak szarży, czyli tego typowego elementu. Teraz niebezpieczna szarża. Już się bałem, że zawodniczka zostanie ukarana żółtą kartką, ale nie można było tej sytuacji określić jednoznacznie jako popularny krawat. Co nie zmienia faktu, że zawodniczki są przygotowane do tego kontaktu. Jest to jeden z tych elementów
bonusów dodatkowych, jakie daje rugby. Rugby kobiet. Że trenując rugby naprawdę można bardzo, bardzo mocno podnieść swoją sprawność. I kolejny błąd do przodu. Nie mamy, jak widzimy, tych błędów sporo, ale jednak w każdej części tego krótko trwającego siódemkowego meczu kilka się zdarza. Zatem jednemu ze stałych fragmentów gry, jakim jest młyn dyktowany, również na treningach należy poświęcić trochę czasu. Może słychać to z trybun, na pewno nie przed telewizorami, przed komputerami. Sędzia, widząc drużyny gotowe do wznowienia gry młynem dyktowanym, wydaje kolejne komendy. Najistotniejsze trzy, które sprawiają, że drużyny wiążą się ze sobą, jeszcze bez przepychania. Potem pan da komenda OK pod adresem zawodniczki wrzucającej tę piłkę. W tej chwili Maltanka właśnie trzymająca piłkę z numerem 9. Za wcześnie zaatakowana przez Martę Jarecką, reprezentującą tej wiosny barwy Juveni. Szybko rozegrany rzut karny. Widać doświadczenie zawodniczki z Malty, z drużyny Cavalierii. Nie można zatrzymać jej, dopóki nie przebiegnie 10 metrów. I dlatego drużyna dostaje dodatkowy bonus, przesunięcie o 10 metrów z piłką. I kolejny mol. Wyspecjalizowały się w tym elemencie, jak widzimy, zawodniczki Juveni. Na razie ten mol się przemieszcza, rusza, więc nie ma podstaw, żeby gwizdać. Jak widzimy, ta sytuacja w sposób naturalny się rozwiązała. Ale również bardzo dobre, bardzo mocne i skuteczne przede wszystkim w tym elemencie okazały się w pierwszym meczu przeciwko Blegrodze z Poznania. Poznań, drugi skład, właśnie zawodniczki Juveni Kraków. I wyprowadzając składną akcję skrzydłem, Juvenia Kraków zdobywa kolejne punkty z przyłożenia, czyli ma już tych punktów 10. A ponieważ przyłożenie udało się zdobyć między słupami rugbowej bramki, zawodniczka Juveni, egzekutorka, nie miała problemów ze zdobyciem dodatkowych dwóch punktów i przewaga w piątej minucie, a właściwie pod jej koniec drugiej połowy, powiększa się już do 12 punktów. Drużyny już gotowe, bardzo sprawnie przyniesiona piłka. Niemalże niewidoczna, ale jakże istotna pomoc młodych adeptów rugby w lubińskim klubie. Jest to też element podnoszący poziom organizacyjny turnieju, a tym samym jego prestiż, bo nie zawsze tak jest, że ta piłka bardzo, bardzo szybko po próbie podwyższenia wraca na środek boiska. Około półtorej minuty do końca meczu. Nie wydaje się, aby drużynie Cavalierii udało się zdobyć dwa przyłożenia i przynajmniej jedno podwyższyć, aby doprowadzić przynajmniej do remisu. Mamy w naszym dzisiejszym turnieju sporo wyrównanych meczów, zarówno mówiąc kolokwialnie u góry, jak i na dole. I dosyć niskich wyników, ale nie jest to rzecz charakterystyczna. Proszę nie myśleć, że jak mecz krótko trwa, to pada mało przyłożeń. Czasami jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i wyniki typu 28 do 21 czy 35 do 19, które podaję dla zobrazowania, padają bardzo, bardzo często. Po raz kolejny, bo mamy tę sytuację już drugi raz dzisiaj, zawodniczka nie dobiegła do linii pola punktowego. Przyłożyła piłkę kilka metrów przed polem punktowym, co jest równoznaczne z błędem do przodu. I dlatego
przypadek ratuje Cavalieri przed utratą trzeciego, ostatniego przyłożenia w tym meczu. Wznowią grę młynem dyktowanym, a to wszystko będzie działo się już w tak zwanym czasie martwej piłki, który obrazuje dodatkowy, mały pomarańczowy, jak to w Lubinie, zegar. No jak widzimy, Cavalieri walczą do samego końca, mimo że to raczej bliżej jest do ich pola punktowego niż do przeciwniczek, od którego dzieli prawie 100 metrów. Jeszcze jeden młyn dyktowany, tym razem z rzutem dla Juwenii Kraków. Zawodniczki szybko się organizują, wiążąc, używając do tego wiązania jednego z kilku znanych w sztuce trenerskiej sposobów. Teraz troszkę słyszeliśmy te głośno wypowiadane komendy. I zobaczymy, czy uda się jeszcze Juwenii. Zdobyć punkty. Wydaje się, że zawodniczka była z nogami już na zewnątrz, na aucie. I niestety punkty nie są zaliczone. Na zbliżeniu widzimy, że była to Agata Ładońska, również świeży wiosenny transfer do Juwenii. Z trudem Agata odbudowuje rugby w niedalekim od nas Wrocławiu, a ja razem z widzami naszej lokalnej telewizji na pewno będę miał okazję zobaczyć szybko i świetnie przygotowaną powtórkę tej ostatniej akcji. Przypomnijmy, w ocenie sędzi Anety Bejm, zanim zawodniczka Juwenii przyłożyła piłkę, bo ta pozostawała na boisku, jej nogi znalazły się na aucie. No i taka sytuacja jak czytelna jak z koszykówki, gdzie sama piłka może być w przestrzeni autowej, ale najważniejsze, aby zawodnik był w boisku, nie nadeptując jednocześnie na linię, która również należy do autu. I tym sposobem kolejny mecz Ligi B z gościnnym udziałem bardzo, bardzo przyzwoicie i ciekawie prezentujących się zawodniczek z Malty kończy zwycięstwem walczących o awans właśnie do tej naszej rodzimej elity Juwenii Kraków. 12-0.